A jakie były Twoje pierwsze wrażenia po lekturze scenariusza? No, było dosyć dawno. Tak, to było dosyć dawno. Sam scenariusz mnie tak naprawdę nie zachwycił. Ja czułam, że w tym to jest jakaś niesamowita historia i że jest jakaś magia w tym wszystkim. Natomiast na papierze to było... To nie porwało mnie jakoś tak. Tylko po prostu znałam film Pawła Pawlikowskiego, jakby już poznałam osobiście, to poczułam duże zaufanie i byłam bardzo ciekawa jego jako twórcy i wierzyłam, że on z tym materiałem jest w stanie zrobić coś niesamowitego. Jak pracowaliście nad postacią? Rozmawialiście o niej? Dużo rozmawialiście? Czy to się działo na planie? Czy to było... Jak ty o tej postaci myślałaś? Rozmawialiśmy dużo o Oidzie. To była dosyć, tak jak już powiedziałam na początku, trudna postać do uchwycenia i ja miałam duży problem, żeby tę bohaterkę poczuć, bo ona na papierze była zupełnie nieuchwytna i za każdym razem pytałam Pawła, dlaczego zachowuje się w taki, a nie w inny sposób, to on sam odpowiadał, że nie wie, że ona taka jest i rzeczywiście to jest cała siła Idy, że ona jest... ona jest taką białą kartką niezapisaną i przez to, że wychowała się w klasztorze, w jakimś środowisku zupełnie odseparowanym od rzeczywistości, to w momencie, kiedy się z nią zderza, ona rzeczywiście nie ma żadnych mechanizmów, nie jest ukształtowana charakterologicznie jako człowiek, bo jeszcze jest bardzo młoda, a poza tym w ogóle nie miała żadnego kontaktu z innym światem niż świat klasztorny i dlatego jej reakcje mogą być bardzo różne. Ona raz może być zupełnie bierna i wycofana, a raz może przyjmować inicjatywę, bo w każdej sytuacji reaguje inaczej. To było bardzo pomocne, chociaż tuż przed rozpoczęciem to było dla mnie trudne, bo nie potrafiłam tej postaci tak uchwycić. Tak jak postać Wandy na papierze była już jakby bardzo taka namacalna. Wiadomo było, co to jest za kobieta, wiadomo, można było się domyślać, jak się porusza, w jaki sposób mówi, jak gestykuluje, natomiast z Idą tak nie było.